Tam ostatnio w Poznaniu wyszły na drogę, prawie wyszły. Ja miałem Dzieci. Trzy dziki. Tak? Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemysław, Przemek Przemysław. A co się wymyśliłem? Ja dzisiaj jestem w czapce, nie dla, bo po prostu umyłem włosy i jest dramat, co nie? Czemu? No, że one są jakieś takie powykrzywiane? No ty masz zawsze jakieś takie... Dobra, dziwne. Słuchajcie. Ale faktycznie, tutaj masz jakbyś... O, tu dziwne. Dobra, zakrywam je czapką. Nie dlatego, że sponsoruję Star Wars, ani nie dlatego, że mi się ten nowy film podoba. Mówimy dzisiaj o grze Roll for the Galaxy i o dodatku Ambition, czyli ambicja. Roll for the Galaxy jest to gra dla 2 do 5 graczy, która trwa 45 minut. I tak jak wcześniej... Poczekaj, czy ty grałeś w Race for the Galaxy, karciany? Tak. Ale chciałem zbudować na tym jakąś legendę. Okay. Zbudujmy. To jest kościana wersja, czy kontynuacja, bardziej niż wersja, kontynuacja kościana gry karcianej Race for the Galaxy, którą bardzo z Olą Woźniak, moją żoną, lubimy. Ola pozdrawia. Rola już kiedyś recenzowaliśmy, ale teraz opowiemy o nim od nowa. I w karcianego Race'a, Przemo, chyba nie grałeś dużo. Czy grałeś? Grałem kilka razy, ale trochę się poddałem, bo był po angielsku. I był trudny do złapania, tak, prawda? Że, no nie chcę spoilować recenzji, no. Ale Race tutaj jakby trzeba znać karty i trzeba czytać, co się dzieje. Więc tak. W sensie ja znam angielski, ale mi się nie chce i tak średnio mi szło. Tym bardziej, że oni w to grają już długo. No ale w rolach grałeś też po angielsku i teraz po polsku i jeszcze dodatek. Jest to zaawansowana, strategiczna gra kościana. Gry kościane czasami są po prostu grami pod tytułem rzucam, mogę przerzucić 2 razy i albo mam, wiecie, nie wiem, fulla, albo nie mam fulla. Albo są to gry, w których kości są wykorzystywane w ciekawy sposób. Zobaczcie, jak tutaj są wykorzystywane kości. Pokażę wam też mniej więcej, co tam jest w ambicji i później nasza ocena samej gry i dodatku. Rozgrywka w grze Roll for the Galaxy to ciągłe rzucanie kośćmi, przedzielanie ich do akcji i próbowanie zdobycia jak największej liczby punktów na różne sposoby. Każdy gracz dostaje swoją planszę, zasłonkę, małą planszę za zasłonką, pionek i kubek. A więc mamy oczywiście te wszystkie elementy dla pozostałych 4 graczy. Jeżeli byśmy chcieli grać aż w 5 osób, to wszystko tutaj jest. I teraz mamy woreczek, w którym mamy kafelki. I ja wam pokażę wycinek rozgrywki tego, co już się dzieje w trakcie. Mamy mnóstwo kości i te kości to pracownicy. Na początku rundy gracz za zasłonką, wyobraźcie sobie, że tu mam za zasłonką to, rzuca wszystkie swoje kości, a następnie przydziela je zgodnie z wynikiem. Mamy 5 różnych wyników i to są akcje, jakie dzieją się w grze. Gdy to gracz przydzieli, następnie decyduje sobie, że przesuwa jedną kość, żeby zaznaczyć, jaką akcję chcę wykonać. A więc pomimo tego, że pewne wyniki na kościach osiągam, to ja decyduję, jaką akcję chcę wykonać. Dodatkowo mogę też za pomocą niektórych kafli i jednej bazowej pomocy trochę tymi kośćmi manipulować i na kościach też się często pojawiają gwiazdki, czyli jokery, a więc decyzji w tej grze po rzucie jest sporo. Gdy gracze odkryją swoje zasłonki, wówczas zaznaczamy, które akcje w danej rundzie są wykonywane. Powiedzmy, że ja wybrałem akcję 2, ktoś wybrał akcję 4, ktoś akcję 5, a więc nie ma akcji 3 i akcji 1 w grze. No, więc to odrzucamy. W grze dwuosobowej jest losowo jedna dodatkowa akcja. I mamy różne akcje. Odkrywanie, czyli zdobywanie pieniędzy i nowych kafli. Rozwój technologii, czyli właśnie kupowanie nowych technologii, co ja zaraz zrobiłem. 3 kości, koszt 3, kupiona technologia. Proste. Mamy kolonizację planet, mamy produkcję na naszych planetach, które produkcję mają. I mamy dostawę. Możemy dostarczać te towary z naszych planet, czyli kości, które tam leżą. I dostawać za nie albo pieniądze, albo punkty. Gramy do momentu, gdy ktoś wybuduje 12 kafli, albo znikną wszystkie punkty w puli. I tak to wygląda. Na końcu rundy gracz płaci pieniędzmi za to, żeby dobrać kości z powrotem do swojego kubeczka. I co rundę 1 dolar nam wraca. Nawet jak wydaliśmy wszystko, to dostajemy z powrotem do 1 dolara, więc nie jest tak źle, że jesteśmy zblokowani, ale trzeba dobrze zarządzać tym, ile pieniędzy mamy, dobrze zarządzać tym, jakie kafle budujemy, w jakiej kolejności co robimy, czy idziemy w punkty, czy idziemy w większą ilość kafli, czy łączymy tę strategię. Na końcu liczą się punkty i suma wartości na zdobytych kaflach, których jest w woreczku bardzo dużo, więc za każdym razem to, co robimy, wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Rozgrywka w grze Roll for the Galaxy Ambicja wygląda tak jak normalna rozgrywka w grze Roll for the Galaxy, ale pojawiają się 2 dodatkowe elementy. Po pierwsze, bardzo, bardzo duża pula nowych kafli, przede wszystkim kafli startowych
dużych i małych, ale też kafle, które dokładamy do woreczka. Po drugie, z tymi kaflami związane są nowe kości. Czarne kości liderów. Każdy gracz dostaje jednego lidera do kubeczka zamiast białego pracownika i pomarańczowe kości specjalne. I teraz pomarańczowe, czyli przedsiębiorcy i czarne kości liderów mają czasami podwójne symbole, więc mają większy wybór, albo nowy symbol, taki znacznik dolara, który daje im z powrotem tę kość do kubka, gdy użyją ją w odpowiedni sposób. Bardzo fajna rzecz. Druga rzecz w tym dodatku to całe mnóstwo kafli, misji. Wykładamy 5 na początku gry i gdy gracz zrealizuje misję, dostaje punkty, które może też użyć jako dowolną kostkę. A więc gracz czasami chce się pośpieszyć do jakiejś misji kosztem czegoś innego, bo korzyści mogą być tego warte i tych misji jest bardzo dużo. Proste, bardzo proste. Okej, Przemo, jak Ci się podoba sam Roll for the Galaxy? Podoba mi się, bardzo mi się podoba. I na początku, ciężko mi opowiedzieć o Roll for the Galaxy, nie odnosząc się do Race for the Galaxy i o tej legendzie, o której wspominałeś. Dlatego, że trochę patrzyłem już na tą grę przez pryzmat wcześniejszej i jest oczywiście spore podobieństwo, ale gra jest inna i myślę, że ostatecznie łatwiej, nie, też ze względu na to, że to jest po polsku, ale w ogóle łatwiej chyba mi się gra w Roll for the Galaxy. Na pewno łatwiej się gra w rola. Jeżeli tak porównujemy to w tej kategorii, to łatwiej się gra w rola. Ludzie łapią rola po jednej, dwóch partii. Rejsa karcianego to po 5 czasami nie wiedzieli, co się dzieje. To ja. I nie tylko ze względu językowego, ale ze względu na to, że tam jest dużo ikonografii do poznania i tam też siedzisz, masz 6 kart w ręku i musisz je wszystkie przeczytać. Tak. A w rolu możesz sobie turlać i sobie kupić to, co masz. Mhm. I oczywiście nie wygrasz wtedy, ale nie musisz dużo rzeczy czytać tak, jak w rejsie. Mhm. Zgadza się. Ale trochę usiadłem do tej gry i to trochę miałem wrażenie, że w sensie, że jak usiadłem z Łukaszem i z Olą do tej gry, to miałem trochę wrażenie, że... Do rejsa? Tak, do rola? Do rejsa. Do rejsa i później do rola, że to jest takie wydarzenie trochę. Mm. Nie, że to nie jest taka po prostu gra, nie? Że po prostu miałem ochotę się ubrać w koszulę i krawat bardziej. Tak, dzieje, nie? Po prostu... Bo my się tak z Olą jaramy obiema tymi grami. No. W sensie, tak jak ja widzę, jak Łukasz, może nie tyle z pogardą, co ogólnie, wiecie, gra w grę jest fajna lub nie, ale ona idzie bardziej później na półkę i no nie ma czasu grać cały czas w te same gry, bo są nowe i nowe i nowe. Tak widzę, jak są podjarani tym, żeby grać w rolach, gdzie ja przeważnie jestem podjarany tym, żeby grać 5 raz tą samą grę. No ale mniejsza. W każdym razie widziałem, że już coś jest na rzeczy. I tak sobie myślę, to będziemy tutaj, wiesz, nie wiem, zbierać złoto, zabijać smoki i tak dalej. Ostatecznie są jakieś heksy, punkty, znaczki, coś. Nie wygląda to super atrakcyjnie. Z zewnątrz, jakbyś mi to rozłożył, ten powiedział, dobry gościu. No jest tutaj też dużo ikonografii i dużo szarego, tak. Aczkolwiek w rolu przykuwa wzrok, jeśli chodzi o wydanie... Kolor kubeczków. Kubeczki i kości, to są fajne rzeczy. Mhm. Niektórzy narzekają, że kubeczki są zbyt głośne, wchodzimy w bardzo duże szczegóły teraz, więc nie chcę wchodzić w duże szczegóły. Ilustracja tutaj jest ładne są kafelki, wydanie jest solidne, kości są bardzo ładne, ale to nie jest coś takiego, co... Tak. Ale mechanika, jak Ci się podoba mechanika rola? Ale a propos jeszcze kości, fajne, to robiłeś zdjęcie na tego na Instagrama, gdzie te kości są obok siebie. Fajne są te kolory, bo faktycznie kości można zrobić inaczej, to są bardzo fajne. Więc mi się bardzo podoba wydanie. Mechanika gry. Mam dziurę pod pachą. Mam dziurę pod pachą w koszulce. Idźmy dalej. Mechanika tej gry jest... dużo rzeczy można by powiedzieć tak naprawdę, nie? Bo wydaje mi się, że tak jak Łukasz powiedział za pierwszym razem, już można grać w tą grę i wydaje ci się, że coś tam kumasz, ale to trochę jak z tą reklamą Fix Knorr, że myślałeś, że o pomidorowej już wiesz wszystko, a jednak nie. I tak z tą grą trochę jest, że z partią odkrywasz coraz więcej dróg do tego, w jaki sposób można zdobywać punkty. I wydaje mi się, że to jest, nie wiem czy największy plus, ale jeden z największych, a może największy, różnorodność tej gry, nie? Która jest naprawdę potężna. Nie? Tutaj można zrobić, można pójść, to nawet nie jest tak, że jest jedna droga, która jest, wiecie, mocniejsza, a reszta słabsza i to widać, tylko tutaj naprawdę możesz zrobić mnóstwo rzeczy, bo i tą różnorodność dają chyba najbardziej po prostu różne karty i to, co się z nimi wiąże. Bo można albo po prostu pójść w produkcję i sprzedawać to za punkty. Nie? Można pójść bardziej w te karty z takim rąbem i robić jakieś takie szalone misje. Nie? Technologie. Tak, technologie. Można robić mnóstwo rzeczy, można to łączyć. Nie?
Ja myślę, że to jest absolutnie prawda i myślę, że to wynika z wielości tych kafli, ale to też wynika, moim zdaniem, z samych kości, z tego względu, że biorę jakiś kafel, on mi daje jakiś kolor kości, ten kolor kości ma jakiś układ ścianek i ja trochę wtedy decyduję po rundzie, które kości kupię, odkupię z powrotem do kubeczka, prawda, w każdej rundzie i trochę ja decyduję, jak w tej rundzie, czy w tej rundzie na przykład się skupię, żeby wszystko rzucić, żeby kupić teraz tą planetę, czy skupię się, żeby zaopatrzyć moje planety w towary, bo wiem, że gracz inny w tej samej rundzie będzie robił dostawę, więc ja też zdążę to szybko sprzedać i mieć hajs. I to są małe decyzje, ale i za pierwszym, drugim razem ich nie czujesz. Za pierwszym, drugim razem po prostu sobie coś budujesz i to jest całkiem przyjemne i tam widzisz, że to mi się łączy z tym. Nie? Mhm. Ale za czwartym, piątym to widzisz, że jak ważne jest, jak teraz dobrze wykorzystam te kości. Szczególnie, że fajne jest to w tej grze, że to nie jest gra z dużą, bezpośrednią interakcją, ale ta kwestia wyboru akcji jest bardzo ważna i można ją zignorować i grać każdy sobie, ale można też obserwować i wiedzieć, aha, on raczej pójdzie w planetę. Super, to ja nie muszę w tej rundzie. Wystarczy mi to, co mam, a nawet jedną kość przełożę tu, żeby odpalić coś. I to jest bardzo fajne w tej grze, nawet dla mnie, gdzie ja zasadniczo nie lubię za bardzo obserwować przeciwnika, bo mi to zajmuje za dużo czasu i mnie to rozprasza, wolę się skupić na swojej planszy, ale tutaj naprawdę to nie jest przeszkadzające, bo jeżeli ja widzę, że on na karcie ma surowce, no to wiem, że raczej w produkcję nie pójdzie, bardziej może pójdziesz w sprzedaż, nie? Albo widzisz, wiesz, masz dużo pieniędzy, mało, no jestem w stanie rzucić wzrokiem na twoją planszę i mniej więcej wiedzieć, w co pójdziesz. Rzeczywiście to jest mniej więcej. A w ogóle im więcej graczy tak naprawdę, tym większe szanse, tym więcej tak naprawdę tych akcji jest, więc jeszcze bardziej można sobie wybrać jedną i liczyć, że wszystkie inne się poukładają. I tu robić. Tak. Fajne jest to, że te kafle są dwustronne, więc gdy dobieram nawet jeden czy dwa, to mam kilka decyzji, w które pójść, w jakiej kolejności i jak to połączyć. Myślę, że to może być wadą w porównaniu do rejsa, w którym nam się przez rękę przewija 50, może 30, może czasami więcej kart i mamy więcej decyzji związanych z tymi kartami, to mamy więcej decyzji związanych z akcjami. Tak, ale z tym, jak używamy kości. To mnie akurat, ja nie myślę, że to jest minus, ale dla mnie to ma na przykład największa trudność w rejsie, żeby mieć karty, które w pewnym momencie decyduję, że chcę kupić, a w pewnym momencie stwierdzam, no że nie wszystkie jednak wydaję, żeby kupić inną kartę, więc pozbywasz się kart i to jest dla mnie było trudne, że ja mam się rozstać z swoimi kartami mentalnie, a tutaj tego nie ma i dlatego mi się milej gra w Roll for the Galaxy. To teraz opowiedzmy jeszcze o ambicji. Ogólnie Roll nam się podoba bardzo, prawda? Tak. Jaka jest twoja cena jak samego Rolla? No, 5 na pewno. Dla mnie też to jest 5 na pewno, ale to jest, jedna z najlepszych gier kościanych, jakie grałem w życiu. I teraz ambicja. Co wnosi ambicja? Nowe kafle startowe i wnosi ich dużo, bo wnosi 14 kafli tych podwójnych, 7 tych pojedynczych startowych i 20 kafli celów, kilka kafli do samej gry, 38 kości i te żetony punktów, oni to nazywają talentów. Okej, jak ci się podoba ten dodatek? No, myślę, że on jest spoko. W sensie, on nie przeszkadza. Wydaje mi się, że spełnia taką typową rolę dodatku, czyli nie przeszkadza, coś wnosi, bez niego da się grać też fajnie. Tak. Nie? Są jakieś misje na boku, one nie są kluczowe, ale mogą pomóc, bo dają jokerowe kości jednorazowe, dają to jakieś chyba, punkty. To jest chyba najfajniejsze. Tak. Bo na przykład, tylko powiem krótko, że w rejsie też był kiedyś motyw z misjami i nigdy nie graliśmy w misje. Bo misje to były po prostu punkty i to było głupie. To było głupie takie poczucie, że ktoś dostał 3 punkty i co z tego? A tutaj ścigam się, żeby mieć nie tyle punkty, co kości lub punkty. Tak. I ja mogę wtedy sobie zbustować inną strategię, trochę poświęcając coś teraz. I to chcę powiedzieć, że jest fajne. Mów dalej. Tak, no i myślę, że dlatego ten dodatek tak naprawdę pomaga ci w graniu w podstawową wersję. Nie? Masz te jokery i wiesz na przykład, że masz jakiegoś dzika do wybudowania, nie masz za dużo kości, więc sobie jednorazowo wybudujesz to. Tak. I też fajne jest to, że nie trzeba iść zupełnie w prawo czy w lewo, żeby pójść w dodatek, tylko on jest nam po drodze tak naprawdę grania i robienia tego, co robimy, bo te misje są, trzeba zrobić po prostu kilka rzeczy takich samych albo różnych i tak dalej, więc to i tak robimy, ale też mamy trochę na oku to, jeszcze też przez to... I tych misji jest 5 zawsze, więc de facto jedną sobie wybierzesz, w którą idziesz, jak się skupisz, to może nawet 2-3 zdążysz zrobić, ale może ktoś się wyścignie, fajne jest to, fajne są nowe kości i na pewno są fajne, ponieważ ten motyw z tym dolarem albo wyborem większym sprawia, że
to, co może kogoś w podstawowym rolu, nie wiem, czasami denerwuje, że mam często pechowe rzuty, chociaż nie ma tutaj do końca czegoś takiego, ale z ambicją już jest jeszcze mniej tego. Tak. I jest dużo kafli startowych, więc różnorodność tej gry podnosi wysoko. Ja bym powiedział, że to nie jest obowiązkowy dodatek, ale ja jako posiadacz tej gry i jako fan rola i posiadacz ambicji, to jeżeli kogoś bym uczył po raz pierwszy, to bym zagrał z nim w to. Po raz drugi rol. I od trzeciej partii wzwyż już bym to połączył, bo tam nie ma aż tak dużo, że muszę co partię, wiesz, pamiętaj tylko o tych dwóch dziwnych zasadach. Nie, gramy i gramy w to samo, ale jest po prostu więcej i to jest po prostu fajniejsze. No, ja myślę, że jak już ktoś po prostu łyknie rola, to można pójść dalej. Ale co jeszcze? Ewentualnie można dorzucić to wszystko do pudełka i jak gram z kimś nowym, to nie kłaść misji, żeby go nie zamieszać. Bo to się wszystko zmieści, tak? Bo co do pudełka, pewnie tak. Tego jeszcze nie testowałem. Co mi się też podoba, tak naprawdę z boku, słuchając naszej recenzji, możecie sobie pomyśleć, kulasz kości, mi od tego wszystko zależy, gra losowa. Nie gra. Nie? Mówimy 12 minut już nikt nie słucha tej recenzji, ale mów dalej. No ale to wszystko i tak powycinasz. Jeśli wydaje mi się, że tutaj fajne jest naprawdę to, że jest losowość, na którą ty sobie pozwalasz bardziej lub mniej, że ostatecznie ty kontrolujesz, na ile chcesz, żeby ta twoja gra była losowa czy nie, bo możesz pójść zupełnie właśnie w taką strategię przekładania kości, więc to prawdopodobieństwo losowego jakiegoś dziwnego rzutu zmniejszasz, więc no tym bardziej. I też myślę, że dodatek to zmienia, nie? I też myślę, że im bardziej chcesz iść w jedną wyspecjalizowaną rzecz, tym masz większy problem, żeby wyrzucić to, co chcesz. Tak. Czyli jeżeli idziesz na przykład tylko w zbieranie planet, co jest łatwe, bo biorę i kupuję i już, a reszta kombinuję, ale będę miał trudność, żeby co rundę rzucać to, co chcę. Więc gra mi trochę zachęca, rób se, co chcesz, Łukasz, ale jak będziesz robił po trochu wszystkiego, mniej lub bardziej, to będą ci częściej twoje rzuty pasowały. Tak. No i też fajne jest to, że ostatecznie czuć tutaj, że czas się kończy. Nie? Że to nie jest tak, że sobie budujemy i budujemy w nieskończoność, tylko ja już na samym początku, jak gram z Łukaszem, to już się spieszę, bo ja wiem, że on i tak pewnie wybuduje więcej rzeczy niż ja, więc fajne jest to ograniczenie, fajne jest, że to jest fajna gra i nie trwa 2 godzin, że to możesz zagrać naprawdę... Pół godziny, no. Jak ktoś zna, to pół godziny, jak ktoś nie zna, to 45 godzin. Myślę, że jest mało gier, które dają tyle radości z grania i trwają tak krótko. No, mini cywilizacja i tyle. Tyle. Na koniec, jak oceniasz ambicje? W sensie jako ciężko mi oceniać dodatek. Tak, osobno, sam w sobie, nie? Sam w sobie. Ja chyba daję 4 na 5. Jest bardzo, bardzo fajny. Ja się przychylam. Pudełko pełno pomysłów. Przemoc zagląda pod choinkę. Prezent. Mikołaj. My to nagrywamy. Wiecie, ja zgadnę. My to nagrywamy 23 grudnia, więc dlatego święta mają. Poczekajcie. Powadza ten powiedział, że trochę za ciężkie, za lekkie na Robinson Crusoe, ale takie small world, tak wagowo bym powiedział. Okej. Okay. Ale poczekaj. Nie wiadomo, poczekajcie. Patrzcie! Roar for the Galaxy! Pytanie, Przemo, kto jest twoim ulubionym kolegą w roku 2017? Ale uwaga, poczekajcie. Lara! Łukasz, poczekaj, nie, ja to myślę wszystkim. Ja mam prezent dla ciebie, poczekaj. Mam prezent. Nie wierzę w to. Przemo, to jest niemożliwe. Zagotowałem się w tej czapce. Nie mogę się doczekać. Co? Masz skidersy Tropika? Skąd? Ale dobry prezent. Dzięki, kolego. Kto jest twoim najlepszym kolegą, Łukasz? A kiedy? Teraz? W tym momencie ty. A ty powiedziałeś, że na cały 2017. Dobra. No to trudno, oszukałeś mnie.